Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w grze Supraland, czyli delikatnie mówiąc, chyba na obecny moment mojej najbardziej ulubionej gry, jeśli chodzi o to, co ostatnio nagrywam. I tak, sam nie wiem, co mi tak ciągnie do Supralanda, ale powinniście zauważyć, że w sumie jest najczęściej ostatnio. I tak, ostatnio się tutaj bawiliśmy w odkrywanie kart i innych rzeczy, a teraz w sumie muszę sprawdzić tylko jedną rzecz. Tak, bo konkretnie idziemy w stronę niebieskiego kryształu, dla tych, którzy nie pamiętają. Musiałem kliknąć przyciska, nawet dostaliśmy za to achievementa. No i tak, po paru właśnie takich ciekawszych przygodach tutaj i moim nadal wielkim nieogarze, możemy właśnie iść dalej z przygodą. I tak, jestem świadom, że jest tu pełno beczek i innych rzeczy, które powinniśmy też nic później odnaleźć, ale to jest najważniejsze, ale stwierdziłem, że może się jeszcze z tym trochę wstrzymam. I wiecie, jak już będziemy tutaj chodzić, to pójdziemy tak przygotowani, można powiedzieć, na wszystko i wszystkich. Mam taką nadzieję, że to się uda. A póki co, no, zbierajmy monetki, ile się da. I lećmy przed się. Bo no, szkoda czasu antenowego na jakieś takie głupoty, jak łażenie bez celu. Chociaż, no, nie ukrywam, i tak często to robię. Ale dobra, mniejsza. Idziemy i... Okej, dobra, tam jest przejście do kryształu, ale ja tutaj to widzę, widzę to. Muszę tu przejść i... Co dalej? Aha, czyli nic tutaj na razie nie osiągniemy. Poza tym, że widzę tą skrzynkę, jest taka piękna, nie mogę jej otworzyć. No niestety, no smuteczek. Chyba, że tutaj coś, a jednak tutaj coś, tak. Dobra. W takim razie super za to, że to zauważyłem. A, super, już zepsułem. Wiemy, czy czegoś nie pominę. Jestem świadom tego do końca. Nie, dobra, wygląda na to, że nie pominę niczego, więc... A więc dobra. Jest do zrobienia chyba w tej sprawie całej. Ale co konkretnie, to niestety nie mam żadnego pojęcia, nawet najmniejszego. Ej, więc tak, cokolwiek jak mówię, tutaj jest, będziemy musieli samemu to wymyśleć. Najwidoczniej... A, jest to naprawdę jakieś takie zaawansowane coś, że... No. Plączę się w tym, co chcę powiedzieć, po prostu, no... Może to... Jakby to łatwiej określić... No nie mam po prostu pojęcia, co robić. Ale hej, przynajmniej tu jesteśmy i przynajmniej coś tutaj może być... Generator, tarcz... A jakiej karty tym razem wymaga? Wymaga karty tym razem, dobra. To musimy iść po prostu za kabelkiem, może znajdziemy sposób, żeby to wyłączyć. Dziadostwo, zły niedobre. Tam aż... albo... Może jednak nie, może jednak źle widziałem. Okej, jakiś taki ciekawy przycisk, że jak nacisłem, że cisnęłem prawidłowo, ale i tak nacisłem, to już niczego więcej tu chyba nie będzie teraz. Dobra, czy to wyłączyło barierę? Biało i wyłączyło barierę, z tego co widzę. To teraz gini magu. Gini, drewniany grobie. Dalej co? Nadal nie mam pojęcia. Wiele to pomogło. Nadal mogę powiedzieć szczerze, że się po prostu będę w tym... Ale chyba widzę jakieś takie jakby... Dziwne coś. Patrzcie tutaj, pełno monet. Ale jak ja tam mam chodzić po ścianie? Jeśli nie dostanę jakiegoś, nie wiem... magnetycznych butów, które pozwolą mi chodzić po... Często magnetycznych, raczej takich z przyssawkami, które pozwolą mi chodzić po kamykach, to nie ma szans, żebym tam coś osiągnął, więc tak... Może nie przejmując się tym wszystkim, po prostu póki co zwiedzajmy i poszukajmy czegoś takiego. Albo się cofnijmy, bo bardzo możliwe, że w sumie jesteśmy w miejscu, do którego nie powinniśmy iść. Chociaż... nie ma niczego w tej rurze. Jest za mała dla nas. Tak. Za to możemy wejść tutaj. To daje. Podobno w tym budynku znajduje się potężne narzędzie. Tak mówią. Okej, dobra.
Dobra, skoro tak mówią, to zaraz zobaczymy, co tam się znajduje. I przy okazji, tak, już mam odpowiedź na moje pytanie, co zrobić. To w tym było bardziej oczywiste, niż myślałem. Tylko będę musiał teraz dobrze wytimingować skok. O nie. Po prostu tego mi teraz trzeba. Pies mi zaczął szczekać, więc... O, wybaczcie, ale chyba będę musiał zaraz zrobić cięcie. Chyba, że mi się uspokoi. Niestety, mój pies należy do tych, które dużo szczekają. Dużo hałasują i dużo piszczą. Tak nadal hałasuję, więc do zobaczenia za chwilę. Witam po prawie godzinnej przerwie. I tak, mówiąc szczerze, nie pamiętam nawet, o co chodziło. Na czym stanęłem ostatnio mówiąc. Opowiadałem, jak to mój pies potrafi mieć problemy. Hałasować i inne takie. Ale tak, mniejsza z tym, jak już mówiłem. Skupmy się teraz na tym, co jest najważniejsze, czyli tym, jak tutaj grać, co tutaj robić, bo no. Jesteśmy tu, zwiedzamy, szukamy czegoś. W sumie szukamy szczęścia, można tak powiedzieć. Nawet nie wiem do końca czego. Ale tak, jesteśmy tutaj i wiecie co, podejrzewam, że będziemy mieli jakieś albo, nie wiem, teleportację, albo sposób na niszczenie tego czegoś. Więc zobaczmy, co to mamy i. Buty tupnięcie. Spacja, skok, cyrl, cytrl, tupnięcie. Okej, okay, dobra. Fajne, fajne. Rogów. No wiecie co, muszę się tym pobawić po prostu, żeby zobaczyć, jakie to obrażenie bije. Ło, 50, w sumie, dobra, co jest nawet napisane. W okazji... po co to zrobiłem, nie wiem, ale tak. Przy okazji... Muszę sprawdzić, bo kolor też niebieski. Proszę. O, proszę. Dobra. Wniosek następujący. Możemy teraz takie rzeczy klikać. Fajnie. A skoro możemy, no to... Mnóstwo nowych ścieżek się otwiera. Okazji do eksploracji innych zabaw. Ale zanim to wszystko, to po prostu skupmy się na... Zobaczymy, co, jak idzie tutaj. Okej. Okay. Teraz nie przeczytam, co on mówi, tylko pobijemy tego jełopa, który tutaj mi przeszkadza. Okej. Okay. Pomarańczowy czerwony wyskoczy nie pozwalają ci na sterowanie w locie. Niebieskie pozwalają ci sterować, skakać i tupać. Okej. Okay. Dobra, mamy tu takie w takim razie niebieską. Sk może? No dobra, mniejsza z tym. Może jeszcze zobaczymy. Za jakiś czas. A teraz tak. Tutaj mamy coś takiego i tu chyba... Ma być związane z tym. Tylko w sumie nie wiem. W jakim sensie i... chyba znowu muszę robić cięcie, bo z tego co słyszę, domownicy woją. Witam ponownie po kolejnym cięciu w przeciągu niecałych... 10 minut nagrania. I tak, teraz po raz kolejny tu znowu... muszę znowu się wdrażać w rytm. Dzisiaj jest nie mój dzień. Po prostu wznowiłem nagranie, widzieliście na strzępkowy momencik. A co? Oczywiście, że po prostu nic musieli zrobić swoje i przeszkodzić swoją drogą. Tu jest jakiś prąd, tylko na co on komu? Nie wiem. Ale mniejsza, tak, tak. Full focus, Ford focus i tym podobne. Musimy po prostu się skupić na tym wszystkim. Może coś się uda i przy okazji pęknięta szyba, czyżby? Jak dobrze, udało się. Udało się wykminić, jak się pozbywać pękniętych szyb. Więc super. Jak wrócimy do chałupy, to znowu będziemy mieli sposoby na to, żeby coś tam poodkrywać. A przy okazji teraz zbieramy monetki. Fajne. I co?
Niszczyłeś mój dach? Nie słyszałeś o pukaniu? Okej. Okay. Właśnie to głupie, no ale niestety. To była jedna opcja i zniknął. Dobra. A, chwila, teraz muszę coś w ogóle sprawdzić. O, proszę. A i jak to działa konkretnie? Wiecie, bo chcę sprawdzić jedną rzecz tylko. Wam, że... Okej, okay, to idzie do góry w ten sposób. Czyli trzeba strzelić i... chwilę przed tym, jak to tam będzie, to otworzyć. Za szybko, co zrobiłem? Okej. Okay. Ale dobra, wiecie co, dobrze, że zauważyłem taką tutaj niewielką zależność. Bo gdyby nie to, to pewnie bym się męczył 20 lat. A tak może ruszymy ten wątek bardzo łatwo. I szybko, i sprawnie. Uwaga, uwaga. I naprawdę jak będzie bardzo blisko, to wtedy otwieramy i... okej. Okay. Uaktywniło to tutaj takie odbijajkę. Taką, nie takie. Ale mniejsza. Dobrze. Dobrze, że mamy tutaj właśnie kolejną rzecz. Może uda się jakoś to sprawdzić jeszcze. Okej. Okay. Dobra, jeśli będziemy mieli tutaj prąd jakimś cudem, można się odbić jeszcze jakoś inaczej, coś jeszcze. Przynajmniej tak podejrzewam, mówię, jakieś takie metalowe coś, to najłatwiej skojarzyć z prądem. Tylko pytanie brzmi, jak? To już jest większy po prostu problem, wiecie. Jak się nie ogarnia. Podejrzewam, że swoją drogą mogliśmy też tu przyjść chwilę za wcześnie, żeby to wszystko porobić, chociaż... Powiem całkowicie szczerze, nie mam zamiaru się poddawać. Wiecie, jak to ze mną jest? Chcę sprawdzić do końca wszystko na stówkę. Coś z tego wyjdzie. Jedne, co ewentualnie mi zostało jeszcze, to patrzę, tu jest takie coś, tutaj ten prąd. To może wyjątkowo, jeśli po prostu byśmy właśnie strzeli z tych prądów tutaj, jak się zmienia, to może jakimś cudem byśmy to aktywowali. Dobra. Dobra. Umiem w logikę. Więc brawo ja. Zobaczymy, co dalej. Oj, fajnie, fajnie, fajnie. Wiem w sumie, ale tak. Boink, boink. It's... I teraz. I stoimy, tu mamy tutaj przejście, to co powoduje? Okej, okay, dobra. Dobra, ogarniam. Powtórzę to, co robiliśmy już wcześniej. Nie będzie to jakoś szczególnie trudne, no ale jednak i tak. Okej. Okay. Okej, okay, może jednak będzie trudniej niż myślałem. Dobra, czyli z tym jednak trzeba coś innego chyba zrobić. Dobra, rozumiem, że to jakoś trzeba będzie chyba zatrzymać formę tą kostką potencjalnie, ale po co? Nie wiem. Czym tu jakby czegoś brakowało? W tym wszystkim. Są takie fajne buciki, takie kapcie. I teraz mówię estetycznie. Nie, dobra, jednak nie. Jednak to nie umiem w logikę. Sprawa tutaj wygląda zgoła inaczej. Bo tutaj to chyba wygląda na to, że najpierw był ja zajął się byciem tutaj. Aha. Problem w tym, że w sumie to tak prawdzie to nic nie daje. Patrzcie, no. Po prostu nie. No, daję kostkę, podrzucam tak. No po prostu nie ma szans, żeby to wpadło na tamto. Chociaż, a dobra, to ja jestem naprawdę głupi. Wiem, o co tu chodzi.
naprawdę proste. Tylko ja nie umiem tego wymyślić. Okej. Musimy to ogarnąć tak, żeby to się zatrzymało tutaj. Potem tam położyć kostkę. Full focus, Ford focus i inne tego typu autka. I spokojnie, damy radę, musimy dać radę. Okej, to był ładny skok, tylko nieudany. Jeszcze raz. Raz. Leci to w sumie do wysokości tego kijka zazwyczaj, więc więcej... A nie ten przycisk. Mniej więcej jak będzie bardzo blisko tego kijaszka, to wtedy powinniśmy chyba to kliknąć. A, dobrze. No nie. To nie, to sensu nie ma. Po prostu nieważne co zrobię i tak... Zobacz, to... Okej, ja głupi jestem. Po prostu to trzeba było zrobić, podczas odbicia się tam położyć kostkę. A ja totalnie nie myślę momentami. Okej, dobra, to po prostu niż się mu spodziewałem. Brawo ja i... co dalej? Nie masz wszystkich umiejętności lub narzędzi, których potrzebujesz, by rozwiązać tę zagadkę. Na początek zdobądź niebieski kryształ. Okej. Dzięki gro za informację, ale i tak jej udało się to rozwiązać i w ogóle. Swoją drogą widzę tutaj dużo naprawdę znajdzie jakichś potencjalnych miejsc. Jeszcze nie łaziłem, a fajnie byłoby połazić, ale tak, jeśli mówisz, że to nie teraz, to dobra. To kiedy indziej się tutaj ogarnę ze wszystkim. To... Okej, dobra, no to było niebieskie, tutaj mogłem przecież sobie klikać spokojnie, skakać. Zapominam czasami naprawdę o podstawach logiki. I o tym, co ta gra sama mi mówi. Niestety za takie rzeczy, co ludzie tacy po prostu, którzy nie słuchają tego, powinni się smażyć. Pieklem, momentami, wręcz. Niestety ja sam do takich ludzi należę, jak się okazuje. Ale no. Plus przynajmniej za to, że no, udało mi się w końcu skojarzyć mój błąd i zrobić co trzeba. A teraz jeszcze na koniec coś takiego ładnego i co to daje? No, nie wierzę. W sensie wiem o co chodzi, ale strasznie kiepskim to... Dobra, teraz już ładniej, lepiej i w ogóle bardziej. O, i teraz... Tutaj nie no, byliśmy. Tamtej wielkiej monety to jakoś inaczej trzeba. Zauważyłem właśnie jakieś sekretne przejście, które znowu gdzieś się ukryje przede mną teraz. Aj, bo niestety... Nie ogarniam w życie, że tak to nazwę. Ale spokojnie, damy radę. Oj, co to było w sumie? A, tam wyżej. Tam w sumie się dostać tak sensownie, to trzeba chyba jakoś pokombinować. Więcej niż tutaj. Pani trzeba czegoś więcej niż tego. Nie, zdecydowanie za mało. Niestety. Ale dobra. Skoro i tak nie możemy tutaj wszystkiego rozwiązać, to wiecie, no, nie będę płakał za tym, że nie mamy tutaj wszystkiego, bo jeszcze tu wrócimy kiedyś. Pamiętał, ale niestety z tym pamiętaniem może być różnie. Abel. I to było prostsze niż myślałem. Tak, teraz tylko musimy tam powrócić i... Po tym powróceniu po raz 50 w końcu będę miał skrzynkę. I no, 20 minut odcinka zmarnowane. Na czymś to pewnie... podstawowo potrafił myśleć, co bym rozwiązał. Ale cóż, no...
Bywa i tak. Halo, nie, 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 jeszcze tego brakowało, żeby moja zwinność się pokazała. No albo raczej jej brak. Dobra, dobra. A teraz full focus, spokój. I co my tu mamy swoją drogą? Okej, okay, księżyc. Będę mógł znowu na tego dziwnego kamyczka potem dołożyć. Idźmy przed siebie i... Groby? Nie, jak to się nazywa? A, brakuje mi słów. Tak mocno brakuje słów. No, duże groby drewniane, tak, tak, tego budżetu. Tego gościa tu widzę. Grobów i w sumie coś więcej tu jest. Nator tarczy, który tak po prostu można wyłączyć, co jest... Nie dziwne. Ale tak, dobra. Będę się teraz kłócił z tym wszystkim. Po prostu pozbądźmy się tych grobów. Można i zobaczymy, co dalej w sumie. Jakaś ładna żółta barierka. I jest jeszcze w sumie tyle. Bo jeśli tyle, to powiem wam szczerze, trochę... Ciężko tutaj coś wymyślić. Wiecie, nie to, że nie dam rady. Nie takie rzeczy się robią. Ale tak. Ale co on mówi? Te groby są jakieś dziwne. Włącz gnator tarczy i skocz na jeden z kamiennych grobów. Okej. Okay. Sprawdzę tą twoją poradę, drogi człowieczku. Ale zanim to, to chciałem zniszczyć te i... zobaczyć właśnie chyba, co się skrywa w takich miejscach, ale jak widać, gierka sama właśnie mi pozwala już. Fajne rzeczy, które... dałem w sumie. Beczka? Idź. Wiecie, lepiej wyjtować każdą, którą spotkam, a żeby później właśnie sumienia, ducha, czy jak zwał, tak zwał. Właśnie z tego zbierania takiego dokładnego. No i w sumie jak już to zrobimy, to potem te wszystkie beczki tam, wykupimy ulepszenia, ojej, kasa, super. Oj, będzie ciekawie, a gorzej tylko teraz jak się... Tam, wiecie, skoro widzę kolejną czerwoną, to od razu chcę tam iść. Nie wiem, który to już raz, ale znowu mi ktoś przerwał. Tak. Więc po prostu brawo ja i moje szczęście. Ale tak, do tej się tam nie dostanę w ten sposób, więc lepiej chyba zobaczyć, co to powoduje. A, okej, okay, takie fajne. Idealnie, żeby sięgło, więc jej, mam jakieś kolejne miejsce. Chyba już takie muchy widziałem wcześniej, gdzie się nie spełnił. Dobra, mniejsza teraz z tym. Ogarnijmy może... Co to za miejsce? Jest. Poza tym, że jest generator tarczy i dużo wrogów. Oczywiście wiecie, nie, żeby to był wielki problem, bo mogę i tak na hama i prostaka po prostu ich bić, zabić i... Prawdopodobnie i tak nie zginę. Ale no, potracę trochę HP. A zamiast tego spróbujmy może nakliknąć wyłącz generator. I okej, dobra, faktycznie mógłbym zginąć, gdybym był mniej zwiedzającym gościem. Wiecie, HP i te sprawy. Ale na szczęście wyszło tak, jak wyszło. Więc jej żyjemy i mam jakieś nowe miejsce. Tak, zanim coś więcej, to oczywiście pierwszym moim tematem teraz tego, co chcę zrobić, będzie to, że no trzeba tutaj poszukać czegoś. Bo coś tutaj definitywnie musi być fajnie ukryte. A jeśli nie jest, to się zawiodę. No i przede wszystkim jeszcze ogarnąć, jak dostać się tam po tą beczkę. To mi nie da spokoju. Jeśli tego nie ma. Jest, na, nic nie ma. Patrzcie, fioletowy kryształek, ładny. No ale okej. Czyli takie ładne muszki są wokół tego? A, okej, dobra. Czyli... Tą kryształem mogę zbierać te muchy. W ogóle ciekawe. Jeśli nie byle podobne muchy mieliśmy... A, jak to się nazywa?
gastce. O tak, tej całkowicie wiecie, podstawowej, głównej, początkowej, jak zwał, tak zwał, więc co? Prawa? Może też da się jakoś je zebrać? Kształkiem, bo w sumie taki czerwony kryształ, znaczy fioletowy już, byle kolory, brawo ja. Ale taki kryształ stworzyć ogólnie to nie problem. Jeśli znaleźliśmy ten generator farby, czy jak to się tam zwie. Ej, teraz tylko trochę energii. Dobrze, pokonamy tych wrogów, będzie spokój. I tak. Tak. O, w ogóle patrzcie, jakaś rurka. Fajnie, że otworzyłem, później sprawdzimy, rzecz jasna. Bo na razie tutaj zwiedzam, jak zwiedzam, to w sumie szkoda byłoby to, kto teraz zostawić. Wejść w ogóle, a właśnie też ten kryształek może. Warto byłoby wziąć ze sobą. Wiadomo do czego to się przyda. Roland jako tako jest grom co najmniej w moim odczuciu. Realne i... Kutka? Okej. Okay. Strzelić, o, ja tam nie wiem, ale dobra. Najwidoczniej coś tutaj jest. Ale konkretnie co, co sama gra chyba nie wie, o cie! Chyba, żebym znalazł jakiś ultra turbo sekret. Aha. Nie. W sumie nawet nie wiem, czy tu powinienem przyłazić, ale dobra. Ja skoro już jestem, to nie jestem. No dobra, ja jakoś sobie poradzimy. Trzeba się pozbyć maga, bo oni są najgorsi w sumie w tym wszystkim. O nie, no i padłem. Oczywiście, padłem. Tak na śmierć. Ja w ogóle jestem? Czy cały ten progres teraz się cofnął? Nie, dobra. Na całe szczęście nie. Nie mówcie, że tam zostało. Padł mi tam, zostawił mi ten kryształek. Nie no. A muchy już nie wróciły, więc powiem wam szczerze, wydaje mi się, że ten kryształ i te muchy mogą być czymś istotnym, więc tak. Wracamy. Jakkolwiek nie chcę, to wracamy tam. Chyba, że nie ma ani kryształu, ani much. Nie, dobra, są. To teraz po prostu boom, na głowy. I jadka, i prawo, i lewo, i machaj tym patykiem. No, dobra. Widzę tam jeszcze jednego maga, czy w sumie bardziej słyszę niż widzę. Ale dobrze, dobrze. Zbieraj monetki. Kluczyk. Okej, okay, a tam była kłódka. Dobra, jestem w stanie powiedzieć, że... To się łączy ze sobą w jakiś sposób. Ale tak, zanim coś to tutaj. Otwieramy. Mam tutaj obrażenie pistoletu plus 5. Przyjemne. W sumie definitywnie pistolecik będzie teraz dużo skuteczniejszy we wszystkim niż miecz. No pomijając to, że no ma tą energię. Serio? O tak po prostu zarzuciliście tutaj nowych. No miejże gro trochę łaski. Aha, dobra, nie ma maga, to może jeszcze jakoś to przeżyję. Okej, okej. Czemu w sumie powinienem być chyba strzelca bardziej niż maga nawet, ale mniejsze o takie teraz drobiazgi. Takie detale. Teraz mam ważniejsze tak sprawy niż przejmować się nazewnictwem. Konkretniej mówiąc, jak stąd wyleść. Mam tej... muchy do wyniesienia. No i później jeszcze to będę miał stąd też do wyniesienia. Kluczyk. Okej, okay, dobrze. Tak się mam bawić, to super. Super. I za takie rzeczy to tą grę też mogę powiedzieć, że lubię, chociaż... zaoferowała taki piękny skrócik. I znowu się pojawia wróg znikąd, no. Trochę to wkurzające, ale... Wiecie, nie żebym narzekał. Jakoś sobie poradzimy. Teraz tak, gdzie ja widziałem tego klucza? O, dobra, widzę.
teraz tylko podnieść, znaleźć znowu wyjście tą rurą i będzie dobrze. Po czym podkreślam, zabieg słowowy będzie jest celowy. To nie chodzi o to, że nie umiem w polski język czy coś, nie, ja po prostu celowo mówię będzie. Teraz tak. Okej. W ogóle ciekawe, że te pociski się od tarczy odbijają, nawet nie tyle co blokują. Wydaje mi się, że zbyt rzadko zwracam na to uwagę i potem przez to... No. Szczylojąc zginę. Okej. Ale mniejsza o to. Pasował. Tak, będzie pasował. Po nim nie mogłem sterować, ani nic. Okej, okay, i tu powinien chyba użyć tych budków, ale mniejsza. Fajny teleporcik. Nadal nie wiem, do czego jest to coś feltowe. Wiecie, te muchy, jak ja to nazywam roboczo. Ale hej, mamy fajne miejsce, którego może nawet dałoby radę się dostać po beczkę. Tak. Dokładnie, jestem w stanie po beczkę pójść. Ach, super. Teraz w sumie, dobra, wiecie co. Te muchy, nieważne co z nimi, zaraz je wezmę, tylko najpierw odniesiemy te beczki. Bo jednak wydają się być istotne, jak już powtarzam. Ale istotniejsze dla mnie są beczki. Teraz tak, dobra, biała beczka tam jest. Co prawda on prosił o czerwone, więc ciekawa sprawa, jak zareaguje na taką białą. Ale tak, nie będę płakał, jeśli powie, że to nie jest ta beczka. Okej. Okay. Pozostały trzy i obrażenie miecza plus trzy. Oczywiście, że od razu biorę, nawet nie będę czekał. Wiecie, nie ma co czekać. I teraz gdzie ja zostawiłem tamtą? Dobra, jest tam. I super, po raz kolejny będę miał lokację u niego, w której brakuje mi jednej beczki. Teoretycznie. Chociaż no, mówił o białych, a tutaj... Znaczy, czerwonych, a to jest biała. O, obrażenie pistoletu plus 15? Ty co, nie? To zaraz po prostu broni innej niż ten pistolet nie będzie się opłacało używać. To po prostu jest... potężne. Ale tak, 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 tak. Full focus. Hard focus i inne fokusy. Chociaż nie wiem jeszcze, jakie samochody w wersji focus istnieją. Nie, nie, nie ten przycisk. Won mi stąd kostka, nie potrzebuję ci teraz, w tym momencie. Okej, okay, nie działa biała beczka, to teraz zrobimy coś, co w sumie... podejrzewam, że zadziała, patrząc na to, jak gra oferuje takie rzeczy i tłumaczy. Ale nie dziwiłbym się też, gdyby nie zadziałało, bo, no, bo jednak tak. Nie wszystko musi być takie proste, gra może nagle powiedzieć, haha. Teraz już nie ma tak łatwo, musisz się namęczyć czy coś, ale dobra. I tak wiecie, zaryzykuję testem. A póki co chlub, kwiatuszek. Chuj na beczkę. Działa. Powiem wam szczerze, czuję się geniuszem, jak tak widzę, kiedy to działa. Chociaż oczywiście wiem, że to są takie metody i pomysły, które pięciolatek można by ogarnął. Ale tak. Tak czuję się geniuszem, że po prostu o tym wszystkim myślę i max zdrowie plus 15 to 70 monet. No, oczywiście, że wezmę. Skoro i tak mam nadmiar tego wszystkiego. I dobra, super. To teraz, skoro mam to wszystko ogarnięte, to... szybko trzeba poszarżować z powrotem po moje muchy. Czy co to tam jest, te światełka? Potem może jeszcze ewentualnie ogarnąć jakieś inne rzeczy i... Okej, okay, ktoś gra w Crusader 3 z tego, co widzę. No niestety, znowu zapomniałem to wyłączyć, chociaż z drugiej strony też powiem wam szczerze, nie wyłączyłem tego celowo po części. Jakbym to wyłączył, to też byście nie widzieli informacji o tym, że... Gratulacje, udało mi się zdobyć achievementa czy coś. I bum, i sieczka. I teraz swój mieczyk też jest fajny, już na tych normalnych, bo widzicie, możemy ich eliminować w pełni, tak za darmo, po prostu, od razu. A, co tego tutaj też? Też nas zrzuci w jakieś super ciekawe miejsce? Nie, po prostu tutaj z powrotem. Dobra. Ale teraz tak przy tym jeszcze jesteśmy wszystkim... A, nie ten przycisk. Weźmy naszego może kryształka i zobaczmy, gdzie prowadzi ta rura. Bo w sumie to chyba otworzyłem i... oczywiście. Zobaczmy, dokąd prowadzi rura.
Tymczasem Gwiezdny Klucz. O, patrzcie, jest skrzynka, której nie zauważyłem, jest w oczywiście widocznym miejscu, bo jakby inaczej. Cóż. Sami nie wierzę w swoją ślepotę, ale jest sekretne miejsce. Dźwięk tupnięcia plus 50 cm? Metra? To nie są na pewno takie metry, ale mniejsze. Okej, idziemy i... Idziemy tu wyrzut. I... Okej. Okej. Fajny skrót, tylko wiecie, no nie wiem, czy on jest w ogóle do czegokolwiek potrzebny. Lecimy z powrotem. Halo? Skraszowało, ale na szczęście nie skraszowało, więc możemy chyba iść dalej? Chyba nie. Ale dobra, najważniejsze i tak jest to, że mamy swoje muchy na kryształku. Dalej nie wiem, do czego służą. Czy to nie jest... Wiemy. Super, znowu wrogowie. Nawet nie chcę się bawić w to wszystko. My niszczymy tego drewnianego. Gin, przepadnij, zmora nieczysta. I dobra. Chyba mi wcześniej. Pamiętam co? Na całe szczęście. Może gadać tylko. Wyeliminuję wszystkich wrogów. Nie tym wszystkim. Okej. Okej, wybaczcie, tak za nim mówiłem, ale okej. Okej. Okulary, szpiegowskie okulary. Specjalnemu agentowi chyba skończyło się moje, czy może, nie wiem. Nie będzie potrzebował tych okularów. Mogą zbierać kurz na półce w domu. Dobra. Wiecie co, nauczyliśmy się tutaj teraz czegoś bardzo ważnego. Te muchy zżerają marchewki. Więc... Powiem szczerze, czuję się trochę dumny z tego, że to odkryłem przez przypadek. No tylko, że przez przypadek, a nie, no nie wiem, w jakiś sposób taki pewnie zamierzony. Ale okej. Teraz... Teraz? Spójrz, skoczy na jeden z tych grobów. Okej! Okej! Okej. Okej. Nie wiem po co to wszystko, ale... Naprawdę nie wiem po co... W sumie po co chodzi z tymi żółtymi piłkami. Ale dobra, mamy piłeczkę. Ładną piłeczkę. Podnieś super piłkę z pomocą... co? On coś mówił? Za pistolet, przytrzymaj przycisk, aby ładować pocisk i strzelić go przez te pierścienie. Aha! Nowa mechanika! Jej, super, piłeczka. Złapię. Nie złapałem, oczywiście. Ale i tak wezmę ją ze sobą na wszelki wielki. Było. Te pola siłowo niszczą supra piłki. Ciebie nie zablokują, ale nie... Ciebie nie zablokują, ani cię nie skrzyżą, że się nie martw. Okej, dobra, przez przypadek coś ogarnęłem tutaj teraz wielkiego. Patrzcie, możemy robić żółte pociski. Dobra. Ale wow, jakieś takie... Nie wiem nawet jak to nazwać, ale... A to jest jakieś pole do tej supra piłki, czymkolwiek ona jest. Ładne miejsce i przy okazji kolejny sklepik. Znajdziesz tu więcej przycenionych, ale niezbędnych rzeczy dla ciebie. Łamacz tarcz, nie wiem co to, ale wezmę w sumie. Twoje pociski nie odbijają się już od tarcz kiltów wojowników, super. Za 10 monet szans na obrażenie krytyczne mieczem, oczywiście, że biorę. Szansę szybkiego uzupełnienia, szybko się uzupełnia amunicji, oklej, biorę. I za 10 szans na obrażenie krytyczne pistoletu, biorę, no. Piękne, to jest, no,
Co tu więcej dodać? Wow. Ta gra jest po prostu fajna. Podoba mi się. Podoba mi się pod każdym względem. Już 40 minut. Hej. Fiatkuczyk ma na ciebie zmodyfikowany super pistolet. Na pewno tam jest. Idź po niego. Tak, oczywiście. Oczywiście, tak. Powiem szczerze, że ten tekst nie brzmi ani trochę podejrzanie, nie, skądże znowu, pod żadnym pozorem, pod żadnym względem, nie, to 100% legit. Poza tym ta czapeczka, no ładna, z niebieskim piórkiem taka, no, ale kto by się tutaj tym przejmował? Tak, no uskałem 100% legit. Ale mniejsza z tym, poza tym, że oczywiście to brzmi bardzo skamowsko. Chociaż po tej grze można spodziewać się różnych rzeczy, więc może w rzeczywistości będzie to legitne. Okej, a teraz na spokojnie. Okej. Brawo ja. Okej. Na niebieskich można tupnąć. Chciałem tupnąć, nie pamiętam, jak to się nazywa, więc tak, ale mniejsza. No, prawie. Dobrze. Mamy tu coś i możemy dalej lecieć. Zgrywać różne rzeczy i... Kurczę, znowu 40 minut, to jest... Ten czas to jest mój największy wróg. Dalsze przejście... Nie wiem, jaki jest tego cel, ale mniejsza z tym. Póki co pokonajmy wrogów. Nawet w ten sposób, bo tak szybciej. I chyba wiem, jak dalej przejść. Więc cokolwiek tutaj się skrywa, to idziemy. I powiem szczerze, że chyba zacznę robić odcinki po 50 minut z tego, bo te 40 tak mijają strasznie szybko. Nawet nie czuć, kiedy to mija. Ej, i tak. Tutaj nas uczyli wcześniej o tym, więc... Tak. W sumie nie wiem, czego więcej chciałem. No i zobaczmy, co tutaj się skrywa. Poza jakimś... Mari, potężny pirat, zginął przez zniewagę. Zabrał się jego przyjaciela. Sarkastycznie wyglądającą czaszkę. Będzie wyglądała na półce w domu. Okej. Dobra, mniejsza z tym. I co mamy? Szansę na obrażenie krytyczne mieczem. Plus 5%. Nieźle, już 25% na krytyka. Fajnie, fajnie. I w sumie znajdujemy te sekrety bardzo szybko. Ale bym powiedział za szybko. Przy okazji, ile procent? 30% gry. Wow, jak na... W sumie nie wiem. Ale jakiś wczesny, tego jestem pewien. To chyba niezły wynik. Przynajmniej, no wiecie, tak mi się wydaje. Ale mniejsza. Dobra. No scam, 100% legit, zaraz pójdziemy, ale to jeszcze może poczekać. Póki co chciałbym pozwiedzać tutaj jeszcze inne zakamarki. Pokonywać może tych magów złych, niedobrych, wrednych. Moim super pistolecikiem. No dobra. Dziękuję bardzo. Coś do zrobienia, raczej do zobaczenia. No na pewno. Chyba coś zepsułem, oszukałem system, ale mniejsza. I znowu jeden z tych. A co się stanie, gdy spadniesz z krawędzi piaskownicy, w którą wierzysz? O. On wyraźnie używa niewidzialnych ciał, byśmy tam dotarli. Okej. Okay. I religijni są naprawdę dziwni. Ale dobra. Mam się krzyżyka, bo jakby inaczej... Właśnie, nie odbijamy się od tarcz. Ty, faktycznie teraz już... To jest już naprawdę fajne ulepszenie. Warte uwagi. Teraz jeszcze tylko jedna rzecz, bo tutaj, patrzcie, mam taką rurkę. Zanim się tam wstrzelę, to wszystko... Nie, dobra, tutaj wystrzeliwuję, ale... Nie rozumiem sensu tego czegoś, więc... no trudno się mówi. Po prostu... Chodźmy zająć się resztą. Okej, znowu trupki. Nie lubię tych trupków, ale no niestety. Trzeba się z nim bić, to się będę bił. Jeszcze zanim oczywiście idziemy na tamto miejsce, to... Tutaj chyba coś jeszcze powinno być.
Nie, stąd przywieźliśmy. Nie, dobra, tak, tak, jest, jest jeszcze coś tutaj. Zobaczcie, tam jest przejście do Wioski Czerwonych, to, to trzeba będzie zobaczyć. Jeśli upiększasz mój ogród, uruchomię wyskocznię szybkiej podróży. Wszystko, co potrzebne, jest tutaj. Okej. Okay. Pfy. Takie piękne. Idź mi stąd, nie lubię cię, gościu. Chyba rozumiem. Powiem wam szczerze, rozumiem, tak. Tak, to będzie proste. A, bo z tego co widzę, to po prostu są tutaj nasiona. Skoro mamy nasiona, podejrzewam, że te nasiona można właśnie tutaj podlać. Pewnie jak podlejemy, to dostaniemy kwiatki. Wiem, to jest takie tylko podejrzliwość moja logiczno, nielogiczna czy coś, bo w sumie to jest jedyne, co mogę zrobić, żeby upiększyć ogród, przynajmniej tak myślę. A myślę, że wszystko, czego potrzebuję jest tutaj, to... Jop. Chyba mi się udało. To. Okej, okej. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Szkoda, że nie można więcej naraz ich przynosić, no ale dobra, przynajmniej byłem tyle mądry, żeby wszystko od razu przygotować. I tak. 46 minut, a ja nadal robię jakieś głupoty zamiast skupić się na czymś poważnym, no... Nie, ja jestem smutny. Po prostu z tym swoim planowaniem czasu i wykonaniem. Kręcę się w kółko po 20 minut, nie ogarniam, co jest 5, tak to nazwę. Au, jak to ślicznie. Jesteś kochany, pozwól, że teraz włączę wyskocznie. Okej, czyli mamy jakieś fast travele fajne. A, tutaj tego nie ma, bo kabel prowadzi na szczyt piły. No dobra. Tę stronę do czerwonych niby. To wiecie co, jeszcze pójdziemy tutaj, sprawdzimy przed kaniem z wcale nie niebieskim piratem. Pocie. Wiecie co, ta gra jakoś taka jest, powiem, że fajna, ale wydaje mi się, że te sekrety są za słabo pokrywane, jak na mój gust. Nie, dobra, czerwona wioska to nie jest tutaj. Chodzi jakby... A, ta wyskocznia, dobra. A, czyli tam nic nie ma, trzeba wejść na tą piłę. Ale okej. Okay. Chyba zrobiłem wszystko, co się da w tym miejscu, więc... Na zakończenie wszystkiego, pora iść się zeskamować. A niestety, najwidoczniej gra od nas tego oczekuje, że damy się złapać skama. Tak, pełna moc. Nie, nawet nie pełna moc, ale okej. Okay. Pewnie tam jest, idź po niego, tak. A nie, w sumie jest. Coś... Dobra, to może byłem zbyt surowy dla... tego gościa. Super, tu mam coś takiego, tam nawet nie możemy wejść. Chociaż wiecie co, nie, to źle wygląda, no ale trzeba, to trzeba. Wchodzimy, no i... Co się dzieje? No kto by się spodziewał? Widziałem, co kombinujesz. No kto by się spodziewał? Zostaniesz tutaj. Haha. No, nie, totalnie spodziewanie. Czerwoni nie potrzebują wody. Miłego dnia. No, kto by się spodziewał? Oczywiście. Ej, smutne to ta. Nie mówcie mi, że zepsułem sobie grę przez to. Chociaż nie. Poszedł sobie? Okej, znowu ten karaty gościu jakby. Mam dla ciebie jedno ze stworzonych przez... profesora nowych ulepszeń pistoletu. Aby strzelić za róg, na początek srebocową atakę, a potem traf pocisk z drugiego trybu ognia. Okej, tylko wiecie co? To jest ten nowy pistolet, to czemu tego nie dał wcześniej? Traf pocisk za pomocą promienia. Okej, kostka, chyba mi trochę przeszkadzasz, co? Wystrzel pocisk, traf pocisk za pomocą promienia. Okej! Okay. Może wystrzelić... Ale ten strzał... Dobra.
Świetnie, pamiętaj, że za pomocą tego kombosa możesz zbijać duże grupy przeciwników, strzelać zza rogów. Możesz również nacisnąć wiele przycisków jednocześnie. Okej, no to w sumie fajne. Ej, po prostu super. Jestem geniuszem. I w ogóle patrzcie. A, można to robić metalowy belki z mocą płomienia, alternatywnego strzału pistoletu, ale tylko jeśli je odpowiednio rozgrzejesz. Musisz ulepszyć pomiar, aby zadawał 128 punktów obrażeń. Okej. To mamy wyjaśnienie przynajmniej jednej rzeczy. Co z tym metalem? Jakiś ten promień ulepszyć. 45 na 4 na 100. To? Czy bombię to? Czy to jeszcze? Ale wiecie co wiem? Że powinienem kończyć odcinek, a mi się nie chce. Chcę jeszcze po prostu dalej eksplorować, tutaj zobaczyć co dalej. Takie inne, ale dobra. Przynajmniej wiecie, okazuje się, że ten skam nie był takim totalnym skamem, bo w sumie obiecał jakieś coś super. Potem staliśmy to super potężne coś. Tam coś jest? A no jest. Dobra. Mało brakowało, aby się udało, ale dobra. Powiem szczerze, ja się nie poddam. Nie spa... Daj. Bo jakby inaczej. Hyctaki. O, brakuje mi metrów. Ale tak. Muszę kończyć odcinka, więc full focus, żeby nie było. O, halo, gościu, masz... Nie po to masz swoje 3 skoki, żeby ich nie używać. Ej, dobra, to w sumie było łatwiejsze niż... Ale mniejsza, co my tu mamy przy okazji? Szansa krytyczna obrażenia pistoletem plus 5. 15. Dobra. Przyjemna, aczkolwiek, no nie tego chcę. Kiedy będziesz gwiazdą, pozwolę ci robić wszystko. Jestem automatycznie przyciągany do atrakcyjnych kobiet, coś tam tego. Co? 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 Okej, ale tak trochę nie ogarniam, co ja tam w ogóle zrobiłem. Ale dobra, mniejsza z tym, wiecie co, ja już najpierw kończę odcinka, tylko... Wow. Okej, czyli... Ojej, wiecie co, mamy bardzo wielką drogę, patrzcie, to będzie tylko czwórkę tym promieniem. Tak fajny tryb. Do takiego fajnego obijania sobie wrogów, ale tylko czwórkę, to wiecie co, do 128, to mamy spore wyzwanie. Ale dobra, mniejsza z tym. Bo i tak, w tym momencie kończymy odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, ja tutaj to otwieram. Ale co dalej, to już zobaczymy w następnym epizodzie. I standardowo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak dalej, wiecie, etc., etc. I po prostu do zobaczenia, trzymajcie się i... Hej!